1764 roku po śmierci Augusta III nowym królem zostaje Stanisław August Poniatowski. Nowy władca został wybrany nie tyle przez polską szlachtę, co przez carycę Rosji, Katarzynę II, z którą w młodości był bardzo blisko związany. Rosyjska władczyni uważała, że Stanisław August będzie całkowicie zależny od pomocy rosyjskiej. Wynikało to z faktu, że oprócz swoich krewnych, czyli stronnictwa czartoryskich tzw. familii, król nie miał wsparcia ze strony żadnych innych rodzin magnackich. Stanisław August Poniatowski po koronacji okazał się jednak być gorącym orędownikiem zmian w państwie. Przeprowadzono dzięki niemu reformę finansów, wypuszczono nową monetę, zniesiono prywatne cła wewnątrz kraju oraz ujednolicono wagi i miary. W 1765 roku założono z inicjatywy króla w Warszawie szkołę rycerską, która stała się pierwszą w kraju placówką szkolącą przyszłych oficerów oraz urzędników. W dalszych planach król chciał ograniczyć liberum veto oraz wprowadzić głosowanie większością głosów. Taki obrót sprawy zaniepokoił sąsiadów Polski, czyli Rosję i Prusy. Wejście Rzeczpospolitej na drogę reform mogło doprowadzić do odrodzenia się potęgi państwa, dlatego zdecydowano o podjęciu działań, które zahamują proces zmian. Postanowiono to spowodować przez wzniecenie niepokojów wewnętrznych. Jako narzędzia użyto zamieszkujących Polskę mniejszości religijnych, protestantów oraz prawosławnych. Pod naciskiem rosyjskiego ambasadora, którego siłę argumentów wspierały stacjonujące w pobliżu Sejmu wojska rosyjskie, posłowie przyznali szlachcie prawosławnej oraz protestanckiej takie same prawa jak katolickie. Równocześnie wymuszono uchwalenie tzw. praw kardynalnych, czyli zasad ustrojowych, których nigdy nie można zmieniać. Zaliczono do nich wolną elekcję, liberum veto oraz prawo wypowiedzenia władzy królowi. Gwarantem tych postanowień miała stać się Katarzyna II. W ten sposób Rzeczpospolita stała się państwem całkowicie zależnym od Rosji. Oburzona przebiegiem zdarzeń szlachta w 1768 roku zawiązuje w miejscowości Bar konfederację, która jest skierowana przeciw Rosji oraz królowi Stanisławowi Augustowi jako jej poplecznikowi. W całym kraju formują się samorzutnie oddziały wojskowe, które rozpoczynają walkę z oddziałami rosyjskimi i królewskimi. Zryw ten przechodzi do historii pod nazwą Konfederacji Barskiej. Walki objęły większość kraju. Przez 4 lata stoczono około 500 bitew i potyczek, w których w sumie wzięło udział około 100 tysięcy osób. Starcia zakończyły się całkowitą klęską konfederatów. Konfederację Barską wykorzystali sąsiedzi Polski do zagarnięcia części terytoriów Rzeczpospolitej. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria zawarły traktat, który określa się mianem pierwszego rozbioru Polski. Prusy zagarnęły Pomorze Gdańskie bez Torunia i Gdańska. Austria zabrała południową Małopolskę wraz z Lwowem oraz kopalniami soli w Wieliczce i Bochni. Rosja otrzymała najmniej wartościowy łup, ziemię nad Górną Dźwiną oraz Dnieprem. Zaborcy zażądali, by ich działania potwierdził Sejm Rzeczpospolitej. Zastraszeni i przekupieni posłowie poparli wszystkie żądania sąsiadów. Na nic zdał się dramatyczny protest posła Tadeusza Rejtana, który własnym ciałem zagrodził wejście do sali sejmowej. Sejm potwierdził rozbiór Polski i potwierdził również prawa kardynalne jako podstawę ustroju Rzeczpospolitej. Utworzono Radę Nieustającą, która miała być formą rządu wspomagającego króla w sprawowaniu władzy.